Telewizja Wałbrzych, portal wałbrzych24.com i Wałbrzyski Ośrodek Kultury zapraszają na Przewałkę. Nadciąga epidemia śmiechu. Już 13 i 14 maja zapraszamy na śmiechoterapię. Śmiechem leczyć będą m.in. kabaret Paranormalni, grupa Rafała Kmity i kabaret Chyba. Biały personel to Aneta Talkowska i Maciej Półtorak z Piwnicy pod Baranami. Jury, czyli nasz NFZ, to Katarzyna Piasecka, Stefan Friedman i dr Jacek Fedorowicz. Jeśli chcesz wygrać zaproszenia, wyślij SMS o treści wok.przewałka pod numer 72051. Koszt SMS-a 2 zł plus VAT. Przewałka, czyli epidemia śmiechu. 13 i 14 maja, Hotel Maria. Terapia składa się z 10 godzin śmiechu, dancingu i gali. Szpitalne stroje mile widziane. Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem bądź farmaceutą, gdyż przedawkowanie śmiechowej terapii może objawić się bólem brzucha. Honorowy patronat, prezydent miasta Wałbrzycha, Piotr Kuczkowski. Maja, Edyta Nawrocka, zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Wałbrzyskie szkoły podstawowe dostały ponad 1 000 000 zł na zajęcia pozalekcyjne. Środki pochodzą z funduszy unijnych. Pozyskane środki przeznaczone są na indywidualizację procesu nauczania w klasach 1-3 w szkołach podstawowych w Wałbrzychu. Fundusze pomogą przede wszystkim dzieciom, które wymagają indywidualnego nauczania. Myślę tutaj przede wszystkim o grupie dzieci dysleksyjnych, grupie dzieci, która ma szczególne potrzeby edukacyjne, między innymi pozwolę sobie tutaj wymienić takie jak na przykład zaburzenia mowy, czyli te zaburzenia logopedyczne, czy też potrzeby matematyczne. Dodatkowo środki te pozwolą nam także na wzbogacenie zajęć pozalekcyjnych w klasach 1-3 w różnych dziedzinach, muzyka, teatr, i inne zajęcia pozalekcyjne, które uatrakcyjnią proces nauczania w tych klasach najmłodszych. Jest to pomoc, którą chcemy udzielać w ciągu całego roku szkolnego, bo tak jest podpisane porozumienie i te środki w ciągu roku dla 16 szkół na terenie naszego miasta, dla około 2,5 tysiąca dzieci z terenu miasta Wałbrzycha będą wykorzystywane. W ramach pozyskanych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, takie jak komputery, laptopy czy tablice interaktywne. Również w przedszkolu integracyjnym i szkole integracyjnej na Podzamczu znajduje się określona grupa dzieci, która być może również otrzyma wsparcie w ramach pozyskanych przez gminę funduszy. Zygmunt Nowaczyk zapewnia, że w wałbrzyskich szkołach nie ma problemu z kadrą nauczycielską, ale są inne potrzeby. Na pewno są duże zapotrzebowania w szkołach na dodatkowe, nowoczesne pomoce naukowe i tego nigdy nie było za dużo i ciągle jakieś tam potrzeby szkoły zgłaszają. No na pewno jest też duża potrzeba na kolejne remontowanie tych szkół, na kolejne poszerzanie możliwości, jakimi nowoczesna szkoła dzisiaj dysponuje. Pieniądze, jakie otrzymają wałbrzyskie szkoły, to ponad 1 000 000 zł. Rozpoczął się kolejny etap remontu w domu zdrojowym, który pochłonie blisko 10 milionów złotych. Były Grand Hotel to zabytek, który wybudowany został ponad 100 lat temu. W 2010 roku zakończył się remont holu. Teraz przyszedł czas na modernizację m.in. fitness klubu. Dom zdrojowy, kiedyś Grand Hotel, to jeden z najpiękniejszych budynków sanatoryjnych w Polsce. Powstał w latach 1909-1910. Wybudował go książę Jan Henryk XV Hochberg, książę von Pless. Właściciel zamku książ oraz potężnych majątków w okolicach Wałbrzycha i Pszczyny. Kiedy został oddany do użytku, był największym i najnowocześniejszym hotelem na Śląsku. Budynek to 3 piętra i blisko 300 miejsc noclegowych w 126 pokojach. Dodajmy także, że w ciągu jednego turnusu, czyli w ciągu 21-28 dni, uzdrowisko w Szczawni odwiedza około 800 kuracjuszy. W ubiegłym roku zakończyła się modernizacja centralnej części budynku, czyli holu. Wówczas zajęliśmy się centralną częścią budynku, czyli holem. Program też był dofinansowany z funduszy, ale to były fundusze ministra kultury, także budynek jest w całości pod opieką konserwatora zabytków. W domu zdrojowym znajdują się m.in. 3 sale prelekcyjne, jadalnie, sale rehabilitacyjne, gabinety lekarskie czy klub fitness. Właśnie rozpoczął się kolejny etap modernizacji, który obejmie m.in. modernizację fitness klubu. W jej efekcie powierzchnia klubu zwiększy się dwukrotnie. Klub wyposażony zostanie w nowoczesne szatnie, w toalety o wysokim standardzie, zyska nowy sprzęt rehabilitacyjny i do ćwiczeń siłowych.
Powstaną także dwie sauny, sucha i parowa. Modernizacja będzie polegać na przebudowie w zasadzie całkowitej fitness klubu, modernizacji 35 pokoi w naszym domu zdrojowym, zabezpieczeniach przeciwpożarowych, czyli wyposażeniu tego budynku w instalacje ochrony przeciwpożarowej, a także modernizację dachu, tarasów i instalacji elektrycznej w tym budynku. Zaczęliśmy od etapu pierwszego, czyli remontu fitness. Jesteśmy na etapie rozbiórek. Po pierwszych rozbiórkach doszliśmy do elementów, które po odkryciu muszą zostać opisane, zinwentaryzowane. Muszą zostać podjęte określone decyzje, co z tym dalej robić. Później zabieramy się za instalację przeciwpożarową i za remont pokoi już na górze obiektu. Remont, jak zapewnia Dariusz Pantol, nie będzie przeszkadzał kuracjuszom. Budynek jest czynny przez cały rok. Harmonogram jest przez nas tak stworzony, żeby prace nie kolidowały z wypoczynkiem i z leczeniem kuracjuszy. Kolejny etap modernizacji domu zdrojowego to koszt blisko 10 milionów złotych, z czego 40% to środki unijne. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu pomaga założyć działalność gospodarczą. Pomoc to nie tylko fundusze, ale także szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Sytuacja na rynku pracy nie tylko w powiecie, ale i w kraju nie napawa optymizmem. Bezrobotnych jest wciąż za dużo. Brak pracy, długotrwałe bezrobocie i brak perspektyw sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Do tych osób pomocną dłoń wyciąga Powiatowy Urząd Pracy, który organizuje m.in. szkolenia, podczas których bezrobotni zainteresowani założeniem firmy mogą porozmawiać m.in. z pracownikami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miasta czy doradcami zawodowymi. Przede wszystkim powinni zadbać o wybór formy opodatkowania, według jakiej formy chcą płacić podatek, bo to jest jego stała wizyta w Urzędzie Skarbowym, jego sposób rozliczenia. Nieraz podatnik chciałby według prostszej formy opodatkowania płacić podatek, jednakże jeżeli nie złoży takiego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania naczelnikowi Urzędu Skarbowego, to tak naprawdę nie może z tej formy korzystać. Mam przekazać wiedzę na temat tego, jaki zakres obowiązków ich czeka z naszej strony, czyli jakie dokumenty mają wypełnić, jakie ubezpieczenie będzie z tego tytułu prowadzone, jaki koszt składek czeka przedsiębiorcę, który rozpoczyna działalność gospodarczą. Najczęściej bezrobotni pytają o... Jaka wysokość składki? To jest podstawowe pytanie. Ile kosztuje ubezpieczenie? Jaka to jest kwota? Czy mogą korzystać z ulgi? Bo taką ulgę ustawodawca przewidział, czyli przez 2 lata korzystają tacy przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą z ulgowych składek. Przede wszystkim obowiązki wobec urzędu, jakie mają prowadzić książki przychodów i rozchodów, czy ewidencje przychodów. Jakie obowiązki związane z wpłatą zaliczek na podatek, sposób rozliczenia rocznego. Osoby, które chcą założyć własną działalność, nie powinny unikać wizyt w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Muszą się do nas zgłosić celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji. To jest najprostsza rzecz, żeby przyjść do źródła, nie pytać znajomych, sąsiadów, przyjść do źródła. Jakie pomysły na firmę dominują? Handel, chyba jakaś sprzedaż, transport międzynarodowy. Dużo osób ubiega się nadal o działalność handlową w różnych sektorach tutaj, czy to branża taka przemysłowa, czy też spożywcza, też związane z autohandlem. Są to też usługi kosmetyczne, fryzjerskie. Podczas szkoleń uczestnicy dowiadują się także, co zrobić, by znaleźć pracę. Promujemy taką usługę rynku pracy jak pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. W ramach tej usługi są takie 3 główne działania. Po pierwsze jest to szkolenie 3-tygodniowe z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Po drugie zajęcia aktywizacyjne, tak jak dzisiaj właśnie, od 1 do kilku dni trwają oraz dostęp do informacji internetowej bazy danych. Jeżeli chodzi o to poszukiwanie pracy i znajdowanie odpowiednich miejsc, to bardzo taką ciekawą formą są szkolenia te 3-tygodniowe, gdzie przez pierwsze 2 tygodnie uczestnicy nabywają umiejętności, jak tej pracy szukać. Podstawowe narzędzia, czyli dokumenty aplikacyjne, jak konstruować, jak rozmawiać na rozmowach kwalifikacyjnych, jak odpowiadać na trudne pytania.
Powiatowy Urząd Pracy nie tylko organizuje szkolenia, ale pomaga pozyskać fundusze na założenie działalności. Osoby mogą bezrobotne ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. No, ten rok niestety charakteryzuje się ograniczonymi środkami, dużo mniejszymi jak dysponowaliśmy w latach poprzednich, a zainteresowanie nadal jest bardzo duże tą formą aktywności. Kwota maksymalna to jest 20 tysięcy złotych, ale w związku z tym, że my w tym roku dysponujemy właśnie tymi ograniczonymi środkami, to taką przyjęliśmy średnią kwotę na jedną dotację 16 tysięcy złotych. Jest to kwota bezzwrotna, to są środki bezzwrotne, ale to też musi być spełniony warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy, bo jeżeli on nie zostanie spełniony, no to niestety środki muszą zostać oddane dysponentowi funduszu. Osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej jest dużo. Mamy tych wniosków sporo już złożonych. Jeszcze przyjmujemy wnioski w ramach projektu systemowego Przeciw Bezrobociu. On jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 613. Także tutaj jeszcze kilka miejsc dla tych osób nam zostało. Efekty szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zdaniem Radochońskiej odzwierciedlają późniejsze rozmowy z osobami, które uczestniczyły w takim szkoleniu. Do tej pory do Urzędu Pracy wpłynęło około 150 wniosków od osób, które starają się o dofinansowanie na założenie własnej firmy. Powinni świętować 4 maja, a świętowali dzisiaj. Wałbrzyscy strażacy obchodzili Międzynarodowy Dzień Strażaka, tradycyjnie już w sali Maksymiliana w Zamku Książ. Każdy z nas ma w sobie chęć bycia bohaterem. Te chęci pielęgnowane są wśród strażaków już od lat najmłodszych. W przedszkolu obowiązkową lekturą jest, jak Wojtek został strażakiem. Dlatego też myślę, że ta chęć niesienia ludziom pomocy, te duże czerwone samochody, jazda na sygnałach, to powoduje, że w każdym człowieku odzywają się emocje związane z tym, żeby pomagać innemu człowiekowi, a ten zawód doskonale się do tego nadaje. Tymi słowami zastępca komendanta Wałbrzyskiej Straży Pożarnej Krzysztof Szyszka skomentował rosnącą wciąż wśród młodych mężczyzn chęć zostania strażakiem. Jednocześnie zaznaczył, że strażak to nie tylko bohaterstwo. Oczywiście, że nie. Zostać strażakiem dokładnie jest określone w rozporządzeniu, jakie należy spełnić kwalifikacje. Są też wytyczne komendy głównej. Ponadto każda komenda miejska czy też powiatowa dostosowuje do własnych potrzeb wymagania dla kandydatów. Jest to cały szereg trzystopniowe sito, przez które przypuszczamy potencjalnych kandydatów. Powiem szczerze, nie jest to łatwa sztuka ze strażakiem. Dzisiaj strażak to przede wszystkim ratownik, osoba, która służy społeczeństwu. Strażak dzisiaj nie tylko gasi pożary, ale w wszelkich dziedzinach ratownictwa niesie pomoc ludziom. Wałbrzyscy strażacy tradycyjnie już zebrali się w sali Maksymiliana w Zamku Książ, by obchodzić swoje święto, czyli Dzień Strażaka, który wypada 4 maja. No, obchodzimy zawsze hucznie. Tradycją stała się impreza w sali Maksymiliana w Zamku Książ, na które zapraszamy szanownych gości z naszego całego powiatu. Po imprezie w Zamku Książ z żonami planujemy wspólnie spędzić ten czas w restauracji. Obchody Dnia Strażaka to nie tylko huczna zabawa, ale także odznaczenia i awanse. Co prawda może nie za wiele, zwłaszcza tych oficerskich, aspiranckich, bo tylko po jednej sztuce, ale za to kilkanaście awansów podoficerskich, no i kilkanaście awansów na starszych strażaków. Przy takiej okazji jak Dzień Strażaka warto zapytać także o poziom, jaki reprezentują sobą wałbrzyscy strażacy. Jeżeli chodzi o ludzi, sprzęt, to mogę powiedzieć, że jest to poziom dobry. Mamy dużo młodych ludzi, ale ludzi chętnych do pracy, do kształcenia się, do podnoszenia kwalifikacji i faktycznie z roku na rok jest tu zauważalny duży postęp. Również pod względem sprzętowy, zwłaszcza ostatni rok, ale i poprzednie nie były złe i poziom wyposażenia w sprzęt, samochody, technikę pożarniczą naprawdę jest na wysokim poziomie. Są jeszcze oczywiście elementy do poprawienia, ale już jest ich stosunkowo niewiele. No dalej problemem niestety są nasze obiekty i to nie ukrywam jest wyzwanie na najbliższe lata, choć też się pojawiły pewne symptomy, że będzie w tym zakresie lepiej. Coraz więcej młodych mężczyzn chce zostać strażakami. W ostatnich latach bardzo odmłodziliśmy kadrę, nie ukrywam, 2 lata temu jak robiliśmy nabór na około 20, kilkanaście miejsc, które mieliśmy do obsadzenia, chętnych było ponad 200 osób, więc to świadczy, że zainteresowanie
pracą w naszym zawodzie jest naprawdę duże. Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu może pochwalić się także nowym sprzętem. Dostaliśmy w ostatnim okresie, to były zakupy Komendy Wojewódzkiej, dostaliśmy 4 nowe samochody, które służą tutaj u nas w Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Są to 2 samochody gaśnicze, jeden cysterna, drugi gaśniczy na podwoziu Scania, samochód specjalny, który przewozi sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz średni samochód gaśniczy. Z pilnych potrzeb, jakie tutaj zauważamy i analizujemy, głównym samochodem, jaki jest nam w tej chwili potrzebny, jest specjalistyczny samochód do prac na wysokości. Obecnie w Wałbrzychu jest 135 strażaków i 5 cywili. 6 strażaków odejdzie w tym roku na emeryturę, a wolne etaty trzeba będzie zastąpić nową kadrą. Uprzedzamy, że świeżo mianowani oficerowie, aspiranci czy szeregowi będą musieli zmierzyć się ze zbiornikiem i wodą, a następnie... I tutaj tajemnicę zdradzi zastępca komendanta Krzysztof Szyszka, bo nam tej tajemnicy zdradzić nie chciał. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. W tym tygodniu mieliśmy obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mieliśmy różne drobne wydarzenia polityczne, sportowe, kulturalne, ale wydaje mi się, że takim głównym tematem tygodnia, o którym wszyscy rozmawiają, był ten niespodziewany atak zimy 3 maja, gdzie chociażby uczestnicy Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ musieli bardzo szybko i gwałtownie zwijać swoje stoiska, gdzie nastąpiło wiele zniszczeń w drzewostanie w parku, gdzie osoby, które uczestniczyły w jakichś spacerach turystycznych, rekreacyjnych, musiały bardzo szybko ewakuować się do domu i po prostu widok, jaki większość z nas miała za oknem, przypominała pierwsze dni grudnia, czyli środek zimy, nie mówiąc już o tym, że w tysiącach domów przestał płynąć prąd. Miejmy nadzieję, że to był tylko taki jednorazowy wybryk, ale to też daje nam do myślenia, że niestety przyroda jest nieprzewidywalna i po prostu no, w każdej chwili możemy mieć do czynienia z jakimiś anomaliami, z którymi po prostu trzeba będzie się uporać. To był bardzo dziwny, zarówno ze względów pogodowych, jak i politycznych tydzień w Wałbrzychu. O pogodzie mówiła moja koleżanka Barbara Szeligowska. Ja skupię się na zawierusze, która rozpętała się nad politycznym świadkiem w Wałbrzychu. Mamy nieprawomocne jeszcze orzeczenie sądu, które wygasza mandat prezydenta Piotra Kluczkowskiego, nakazując powtórkę drugiej tury wyborów. Mamy przecieki, na razie nieoficjalne, o tym, jakoby Piotr Kluczkowski miał zrezygnować sam z posiadanego przez siebie mandatu. Mamy w końcu wystąpienia działaczy opozycji, którzy rzucają wprost i dosłownie żółtą gumową rękawicę Piotrowi Kluczkowskiemu, namawiając go do tego, by nie rezygnował, a raz jeszcze stanął w szranki wyborcze. To naprawdę ciekawy rok, jeżeli chodzi o takie polityczne przepychanki. Jednak mam nieodparte wrażenie, że wielu Wałbrzyszan coraz bardziej jest zmęczonych całą tą zawieruchą polityczną. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się ją wyciszyć i jak najszybciej politycy wrócą do tego, do czego tak naprawdę zostali wybrani przez wyborców, czyli do pracy na rzecz miasta i Wałbrzyszan. Najważniejsze wydarzenie dla wielu Wałbrzyszan, młodych Wałbrzyszan, to egzamin maturalny, który mamy za sobą. W tym tygodniu młodzi Wałbrzyszanie w szkołach średnich zdawali język polski i matematykę, ciągle czekają na wyniki. A w wałbrzyskim świadku politycznym oczywiście wszyscy czekamy na stanowisko Platformy i na decyzję Piotra Kruczkowskiego, czy zrezygnuje, czy będzie chciał się ubiegać o ponowny wybór na prezydenta Wałbrzycha, czy weźmie udział w powtórzonych wyborach, bo to najważniejsze pytanie. Na razie nie wiadomo, Piotr Kruczkowski podobno utknął we Włoszech, chociaż i to nie jest pewne. Mirosław Lubiński pokazał gumową rękawicę, a my czekamy na rozwój wypadków. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.